Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Mother Gunship. Gra już jest oficjalnie wydana, kosztuje 80 zł na Steamie, dostępna jest nie tylko na Steama, ale dostępna jest również, ile razy powiem się słowo dostępna, pewnie kilka razy, na PlayStation 4 i Xbox One, gdybyście chcieli jeszcze sobie nabyć wersję konsolową. A my tymczasem upewnimy się, że w arsenale, czemu on tak popieprza? Ja gdzieś chyba nieprzyzwyczajony jestem, że postacie tak szybko chodzą, ale... Zobaczmy, czy tutaj ulepszenie się zapisało. Chyba nie, bo wiecie, mi się załadowała gra i nie do końca... Aha, wszystkie teksty się pojawiły od nowa, ale widzę, że jest użyte do energii. Bieżące plus 15, dalej plus 20. Teraz zastanawiam się, czy to znaczy, że 15 plus 20, czy to oznacza plus 20 łącznie, bo jeżeli to jest tylko 5% różnicy, to myślę, że to jest marnie. A 15% więcej energii to naprawdę powinno zrobić dużą różnicę. Dobra, wracamy do panelu, wybieramy kolejną misję. Wydaje mi się, że... Czy wiecie, FPS-y nie są moją mocną stroną, ale mam pewien pomysł, jak mogę prowadzić tę serię. Na zasadzie grania sobie samemu też w tę grę i żebyście szybciej widzieli progres i szybciej widzieli postępy, bo na początku będziemy mieli słabe bronie, a wydaje mi się, że to, co widziałem tam po screenach, w przyszłości będą naprawdę potężne rzeczy można było tutaj tworzyć. Choć też zależy, jak to rzeczywiście w praktyce wyjdzie. Sometimes you have to save up to take on the main objectives. No i myślę, wydaje, że na pewno sobie zrobimy misję poboczną. Ale na przykład możemy zrobić tak, że streamy będą z misjami pobocznymi, albo ja będę sobie grał w misje poboczne, a będziemy na odcinkach przechodzić tylko misje główne. To jest tylko taki pomysł, bo wiecie, mówię o streamach, a ja w te streamy nawet nie mam czasu robić ostatnio. Więc co? Tutaj... A, i właśnie, to jest taka misja poboczna. Są różne typy misji pobocznych. Ta na przykład ma od razu stałe wyposażenie. Takie wyposażenie do nas od razu na początku będzie... Znaczy, te cztery rzeczy na początku będziemy mieli. No, czyli tym razem sobie nie wybieramy. Tym razem po prostu musimy tego czegoś użyć. Zobaczymy, co uda nam się zbudować z tych części. Okej, to co? Zaczynamy od... Standardowo od ułożenia sobie tych wszystkich rzeczy. Dobra, zobaczmy, co z tego w ogóle wyjdzie. Co my tam mamy? Dobra, czyli tak, mamy... Złącze skrzynka, 5 gniazd i złącze L3. Mamy jedną lufę, miotacz lawy. I mamy też nasadkę opryskiwacz obrażenia, szybko od rozrzut... A, ej, to opryskiwacz jest całkiem niezły, biorąc pod uwagę fakt, że mamy... Że mamy miotacz lawy. Jeszcze w życiu nie widziałem miotacza lawy, więc nie wiem, na czym to będzie polegać. Chcę sprawdzić, bym chciał mieć ten miotacz lawy może... A, niech będzie na lewym. Na lewym ramieniu. Czyli tak, potrzebujemy... wrzućmy tutaj skrzynkę, tutaj zamontujemy sobie lufę. A gdzieś z boku... Zamontujemy sobie nasadkę. O, okej, mamy na razie tylko jedną lufę dostępną. Wydaje mi się, że to nie jest problem. Mamy miotacz lawy. O kurcze. O, ja spodziewałem się czegoś jak... Wow. I to jeszcze zadaje obrażenia pewnie w jakimś promieniu. O, mi też zadaje obrażenia, ups. Widzieliśmy takie coś. Okej, ja się spodziewałem, że to będzie flamethrower albo coś w tym stylu, tak? Miotacz ognia, to nie. To są, kurczę, firebole. No dobra. Przygotowanie pomieszczenia. Pomieszczenie przygotowane. Open the door. No dobra. Zobaczmy, jak to w praktyce działa. Wow. Co to za ostrza? Może być ciężko z tymi ostrzami. Wow. Ej, potrzebuję jakiejś normalnej broni. Halo. Normalnej broni. Normalnej. To wszystko poginęło tu w jakiś sposób. Trochę połapałem sobie. Oni chyba też strzelają tym samym, albo to są resztki mojej broni. Ojoj, jakie to jest niecelne. Ale jak już pieprznie, to już konkretnie. Dobra, tu mamy kolejne wyjście, tu mamy kolejne drzwi. Tak. Ale tych drzwi może być więcej. Tam widziałem sklep jeszcze. Mamy już 4 monety, możemy sobie coś kupić. Oj, proszę bardzo, wypatrzyłem już sekrecik. Weź tam, kurczę, człowieku, wskocz. Dobra, jest. Maksymalna energia. Ta na pewno się przyda. Energia tutaj jest super ekstra ważna, żeby móc w ogóle tym strzelać, więc wydaje mi się, że będę po prostu tak prywatnie sobie szukał tych dziur i tych szczelin. A tymczasem, co mamy? Złącze skrzynka znowu.
Drugi miotacz lawy. No nie, ten miotacz lawy jakoś mnie nie przekonuje na razie. Mamy coś szybkostrzelnego, złącze. Wyrzutnia ostrzy. Rykoszet mod, zobaczmy co to. Chciałem sprawdzić co to, ale chyba nie mogę sprawdzić, tylko mogę od razu kupić. No dobra, rykoszet mod to może oznaczać, że będą strzelać rykoszetami, nie? Dobra, tu mamy co, miotacz lawy, nie chcę. Złączę owal, wezmę. Czasami rzeczy są droższe niż jedna moneta, więc wiecie, to nie jest tak, że wszystko za jedną monetę będzie można kupić. Dobra, nowa broń, zobaczmy, co z tego nam wyjdzie. Chcę tego owala tutaj zamontować. I teraz tak, lufa, wyrzutnia ostrzy, gdyby mieć trzy wyrzutnie ostrzy, ale to byłoby piękne. Dobra, a zobaczmy, co robi jeszcze. A, okej, no to niech będzie, że z rykoszetem. Czemu nie? I teraz fajnie, mamy zawsze podsumowanie właśnie, jak te bronie strzelają, jakie obrażenia zadają. Szczerze, na razie te moje bronie są takie... O kurcze. No nieźle, chociaż jej strzelność tych ostrzy nie jest jakaś precyzyjna, ale może być śmiesznie. Także widzicie, w ogóle w tej grze, no, możemy sobie tworzyć takie połączenia i takie różne, kurcze, zabawy. Tak się można bawić tym połączeniem broni, że to może być naprawdę interesujące. To, co nam wyjdzie z połączenia tych różnych luf. Oczywiście to, co kupujemy, tak jak mówię, zostaje zabierane z nami na statek, jak przeżyjemy przede wszystkim, tak? Więc czasami można brać tylko po to, żeby mieć. Znamy ten pokój. O, jakiś wielki skubaniec się tu pojawił. O! Gdzie we mnie żygać? Mamy jeszcze odbicia, w razie czego. Dużo małych dziadostw. Co mnie tu trafia? Dobra, wybuchło. Ale nie to, co trzeba w sumie. Chyba po krzyku. Dobra, jest monetka, jest dużo expów, ale jest też mało życia. Teraz zauważyłem właśnie, że moje życie tak troszkę podupada. Ja się rozejrzę, czy nie ma jakichś przypadkiem. A czasem można się pomylić, ale jednak nie. Dobra, jest. Kolejny bonus energetyczny. Jest też mały problem, że tutaj mamy, moi drodzy, od razu przejść do kolejnego poziomu, nie ma sklepu. Także to jest trochę smutne. Więc może się okazać, że jednak tej misji wcale nie przejdę. I wtedy dopiero będą jaja. Zobaczmy. O panie! Jakieś życie by się przydało. Dobra, odkryłem jeszcze tajne przejście. Przy okazji. Gdzieś tu jest jakiś sklep. No to jest trochę leczenia. Dobra, dobrze, to leczenie. O panie! Ach, to leczenie, dobrze, że tutaj czasami się pojawia. A, zabiłem to coś. Cokolwiek to było. Ta broń ognista jest niebezpieczna, ponieważ można samemu wpaść w te dziadostwa, które ona wypluwa i już jest mało fajnie. Mam wrażenie, że da się tu wjechać na górę. Chyba na pewno nawet. Tu widzicie? O, tu jest kostka. Ja nie jestem dobry w FPS-y. Ja nie przepadam za FPS-ami ogólnie. Także ogólnie musicie wybaczyć poziom, jaki tu będę prezentował. O, shit. Muszę wracać na górę, bo przecież tam jest mnóstwo wyrzuconych przeze mnie dodatków, bajerów, leczenie, expy. Trochę dziwnie to zrobili, że... Dobra, trafiło. Dziwnie zrobili trochę, że to od razu nie leci do nas. To, co tu rozwalimy. Tak, czyli że po prostu musimy podejść blisko, żeby do nas zasysało, ale może jest jakiś upgrade, który pomaga nam zasysać to intensywniej. No i dalej, o, jest sekret, dobra. Dodatkowy skok. Ale gdzie są sklepy? Wiecie co, też mi trochę boli, że pod M nie ma mapki. Pod tabulatorem nie ma mapki, nie ma w ogóle mapki. Wiecie co? Pójdźmy do tego nowego pokoju, bo pokażę wam właśnie, że są różne rodzaje pokojów. Pokoi? Akurat to jest pokój z... Naprawdę nie było żadnego sklepu, albo jestem ślepy. To jest pokój z rzucaniem kostką. I chyba teraz dowiemy się, co to oznacza tutaj. Tak mi się wydaje. Poziom zagrożenia 2-2, więc to nie jest dużo. Pokój śłody, nie ma opisu. Wydawało mi się, że na początku kiedyś był opis, co robią te gwiazdki. O, tam już jest koniec. To w ogóle żeśmy... W ogóle tych sklepów bardzo mało było. W sumie jeden. O kurcze! Co to tu jest? Wow! Chyba pojednało? O ludzie! Tu cały czas trzeba być w ruchu. Nawet
mi się wydaje, że nie za bardzo jestem celny z tymi moimi kulkami. Oj, oj. Tam mi coś będzie zaraz żarło. Życie. Biorę życie. Chyba z bliska będzie działać chyba. Wow, 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 nie wpadaj w swoją własną gnidę. Aha, bo tu się cały czas odbijam od ziemi. Rozumiem. Chyba za nisko strzelam tymi kulkami mocy. Uj! Ujujuj. Mógłbyś to już wyłączyć? Halo? Proszę wyłączyć ten laser, bo zaraz zginę w głupi sposób. Shit. Ten laser cały czas się obraca, to dlatego. Dobra, spróbujmy go tutaj. Ten teges. Aha. Świetnie. Hop. Boing. Boing. I to koniec? Już? To mało sklepów było w tym. Powiem szczerze, że bardzo mało sklepów było w tym. Na tej misji. No ale. Misja przynajmniej jest wykonana. Świetne zwycięstwo, ale mało zabawek. Mało zabawek, mało. Jakaś taka, powiedziałbym, że trudna broń. Trudne elementy do ogarnięcia i mamy kolejny poziom. Jeła! Mamy też 15 zdobytych monet. Więc zastanawiam się, czy na czym polegają zdobywanie tych monet? Wydaje mi się, że to polega na tym, że jest jakaś po prostu dawka monet, którą dostajemy za misję i tyle. Oprócz tego, jakie monety zdobywamy normalnie, tak? Wspomagacze znalazłem, patrzcie, 7 sekretów było, znalazłem 4. To i tak jest więcej niż pół. A i tak jakoś za bardzo nie szukałem ich, tak? No bo to rzeczywiście trochę czasu trzeba spędzić oglądając każdą ścianę, więc to jest takie... Te bonusiki też są niewielkie, ale by znaleźć wszystkie 7 i jest na przykład boss, to mi się wydaje, że to robi różnicę, nie? No dobra, na razie jeszcze arsenał jest cały czas dostępny i chyba nawet z niego skorzystamy, bo mamy upgrade, mamy kolejny punkt, więc możemy go do czegoś wykorzystać. Zobaczmy, jak to wygląda, jakbyśmy tutaj zainwestowali jeszcze. No i teraz pytanie, czy dostaliśmy... Zobaczmy. No nie, jednak to jest tylko plus 5%, czyli... Średnio. Na początku dostajemy 15, potem tylko 5, to się aż wręcz bym powiedział, że nie opłaca. Nie mogę maksymalnego zdrowia zwiększyć, czemu? A to jest ciekawe, może muszę mieć jakiś poziom odpowiedni, żeby móc zdrowie. A to dziwne, że zablokowali mi zdrowie. To nie jest już taka całkowita... całkowita dowolność, tak? Promień detekcji sekretów, odporność na upadki, obrażenia cosów pięścią, tempo regeneracji energii, szybkość ruchu. Po co mi jeszcze większa szybkość ruchu, jak ja to i tak zapieprzam? To jest dziwne. Dobra, tempo regeneracji energii. Idziemy mocno w build energetyczny, że tak powiem. Musimy wypełniać główne misje, żeby odblokowywać kolejne części tutaj tego naszego... tej naszej bazy głównej, ale czy odblokowali już to? To jest muzyczka, nie? I ta muzyczka mnie fascynuje zawsze. Ale to jeszcze chwila, zanim to odblokuje się, więc teraz lecimy z misją główną. Tak? Czy będą też elementy fabularne? Oczywiście dalej możemy robić misje. No mamy jakieś losowe rzeczy. Dalej możemy wykonywać misje dodatkowe, ale my chcemy polecieć na misję główną. Akcja wywiadowcza. Czyli musimy... Nie mamy do walki żadnego przeciwnika, tylko możemy po prostu... Co zrobić? Musimy już wykraść dane. Better intel this time. Try a different class of archivist ship. Złącze owal mi się podoba, wezmę go na początek. Co jeszcze? To może jakieś lufy. Może weźmy sobie ciężki blaster. Szybkostrzelność to jest tylko 6. Mamy też co? Mamy wyrzutnie. O, możemy sobie wziąć dwie wyrzutnie ostrze. To byłoby ciekawe. Miotacz ognia. Mamy miotacz ognia. Wiecie co? Weźmy miotacz ognia, bo ja nie testowałem go jeszcze nigdy, żeby popróbować nowe rzeczy. Może w misji głównej nie powinniśmy do końca może tak robić, ale jeszcze chciałbym wziąć na zadki właśnie nie rykoszet, a chciałbym wziąć opryskiwacz, bo to widzicie, jest niebieskie, tak? Lepsze, zwykłe szare są, tak? Niebieskie są już lepsze, potem pewnie są jakieś jeszcze epickie i inne kolory, nie znam tego, no bo ja w tę grę jakoś długo, dużo też nie pograłem, ale opryskiwacz może się przydać. I co jeszcze może się przydać do miotacza ognia? A może gdybyśmy jeszcze z tym miotaczem ogniem coś mieli? Obwód zasilania, obrażenia i odrzut. Odrzut i rozrzut. Może byśmy wszystko zainwestowali w ten jeden moduł. Albo po prostu weźmy drugie złącze. Złącze może o takie. Trójkąt. Niech będzie. O, to będzie na drugie ramię. Zdobędziemy też zwykłe ostrze, czyli coś do walki bezpośrednio w zwarciu. So I'm getting a different signature from this ship's data core. This looks promising. Can't guarantee it won't fill the... I've always been curious about those. Anyway, you heard the woman? Fetch that data core. Myślałem, że będą cały czas pojawiać się napisy, jak będę tutaj coś robił, ale jednak nie. No dobra, miotacz ognia. W końcu zobaczymy, gdzie ma miotacz ognia.
Aha, to jest owal podwójny, mi się wydawało, że mam owal potrójny. To zły wziąłem niż myślałem, ale to nie ma problemu z metaczem ognia. Mam na szczęście wszystkie obrócz części, dobra. No i zobaczymy. Zobaczcie, jakie tu są obrażenia. 147 obrażeń na sekundę. Wow. Nie? Dobra, to tyle. Tutaj nowa broń jeszcze nie jest potrzebna, ale sobie zamontuję już coś takiego, żeby ich straszyć. Ale nie, bo jak tak zamontuję, to też jest błąd mój, bo wtedy nie mogę w ogóle... Nie będę mógł atakować z łapy. Jak nie mam broni, to mam chociaż to, tak? Wow. Patrzcie, jak to szybko żre energię. Ale jest całkiem ciekawe. No dobra, będziemy wszystkich podpalać. Keep an eye out for different kinds of doors. Dice roll rooms, challenge rooms and more. Each kind of room is different. We're not really sure why the archivists build their ships like this. In fact, we're not really sure why they build anything or how they even beat us in the invasion. They cheated. That's how. They have auto aim. All robots have auto aim. And no honor. To teksty, tak jak mówiłem, są świetnie napisane. Okej, jakiś pokój. Znam ten pokój. Przecież też wydaje mi się, że może być też tak. Po prostu te pokoje w misjach fabularnych są takie same. Zawsze ten sam układ. To jest taki mój pomysł. Nie wiem, czy tak faktycznie jest, ale tak może być. Okej, to było szybkie. O, już widzę tutaj, zmieni się. Fajnie, że się mienią te sekrety. O, już widzę nawet dwa. O, pięknie. To już mamy drugi bonus do zdrowia, mamy też jeszcze wyższy skok. To tyle, co zauważyłem na razie. Dobra, idziemy dalej. Więcej sekretów nie wykryto. Yes, these robots are honorless, soulless horrors. All AIs are. No offense, Jasper. You don't really care if I'm offended. That's true. Also, these AIs are shrewd, too. They exist only to destroy. They're just trying to archive all knowledge. They're data hoarders and just want to back up all data. Niech zbierają. Czemu nie? O, o. Teraz muszę uważać, bo jestem cały czas tutaj jakby jednak na bliski kontakt jakby skazany. O, ale to wali wielką kluchą. Ale na szczęście mamy... Radzimy sobie na razie. Coś będzie wystarczająco blisko, to dostanie w mordę. Tak jak teraz, dobra. Gięcie! Można by połączyć w sumie. Miotacz ognia. O, znowu mamy jakąś, widzicie? O, dobra, tu jest sklep. A tu mamy jeszcze, widzicie, znowu dice roll. Czy mamy opisy? Na czym polegają te pokoje? Czy nie mamy opisów? Bo powiem szczerze, nie mam pojęcia, co to robi. Coś musi losować, tak jak w Isaacu. Takie rzeczy muszą tworzyć jakieś randomizowane elementy. Patrzę, czy nie ma jakichś sekretów. Jak wypatrzycie jakiś sekret, to oczywiście dawajcie znać w komentarzach. Tu mamy zwykłe przejście, no będziemy szli przez kostkę. Czemu nie? Dobra, co możemy kupić? Życie, mamy pełne. Mamy złącze owal, spoko. Złącze skrzynka, spoko. Rykoszet? Miotacz ognia? Miotacz lawy. Moi drodzy, podwójny miotacz ognia? I like it. I kupiłem to nawet za wszystko, co miał. O kurczę, to trochę błąd. Miotacz lawy to jest to coś, co nawet nie widzę szybkostrzelności, to powinien poprawić. Ale... No dobra, jest pewien problem. Ja to oczywiście mogę zamontować. Nie, może nawet nie będzie problemu. Czekajcie. Przecież ja mogę to odmontować i mogę tutaj zamontować. O shit. O jest, dobra. Pięknie. O. Prawda? I tu mogę kolejny na dole zamontować. W sumie to może być, jak to wygląda źle. Jak to wygląda dziwnie. To nie jest najpiękniejsza broń, którą stworzyłem, ale będzie, mam nadzieję, praktyczna. Poza tym, widzicie co tu jest? Jaka jest różnica? Bo to jest miotacz ognia, a to jest gorszy miotacz ognia, tak? Czyli jest lepszy i gorszy. Lepsza część i gorsza część. Właśnie widać po rdzy. To się też, wszystko to, co tam zbudujemy, też widać po lewej stronie. Teraz boję się, że będzie strasznie żarło energię. Ale jak już podpalę, to już do widzenia. Dobra, i tak więcej nie mogę już nic kupić, więc idziemy do pokoju z kostką. Pokój z kostką jest chyba jakiś taki całkowicie randomizowany, mi się wydaje. No bo rzutkością, tak? Poziom zagrożenia 3,9. Czy teraz jestem ciekawy, jaki poziom zagrożenia... Jak rozumieć ten poziom zagrożenia? Okej, duży teren. Oż ty. Dobra, idziemy na górę. Co jest na górze? Kolega. Oj. A masz. Jeszcze żyjesz? O, tam coś z drugiej strony strzela.
Ach, tu jeszcze była taka małpa. A masz. Łoń. Ło. Tam jeszcze jest jeden. Dobra, ja kojarzę ten pokój. Jednak te pokoje są podobne. Tak, te pokoje są podobne, jeśli chodzi o... A, tu bardzo mało damage dodaje. Są podobne, jeśli chodzi o misje fabularne, bo kojarzę. Kojarzę te wszystkie układy. Nawet chyba w tej samej kolejności. Okej, tu na dole są jeszcze koledzy. No właśnie. I znowu kolejna kostka, Rubika. A masz, a masz. Krążę wokół ciebie. Zostaję chyba w czambuł. Wow, 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 wow. Gdzie tymi rakietami we mnie? Hu, hu, hu. O, sekret. Nawet go nie widziałem. Drugi sekret. Też go nie widziałem. Wow, w jednym miejscu. Niemalże trzy bonusy do skakania. Mam teraz, zobaczcie, ile mam skoków. O, jest. Bum, 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 bum. Mogę skakać ile chcę. Masakra, ile skoków. Dobra. Kończmy drania. O, i odkryłem jeszcze sekret przy okazji. On strasznie się ślizga. Ja czuję, że ta postać moja, ten mech jest strasznie ślizgający się. A wyobraźcie sobie, że oni tam jeszcze robią upgrade'y do... A, tam. Lecimy na Rambo. Jeszcze dwa skoki. Oni jeszcze robią upgrade'y do szybkości. To ja nie wiem, jest jakaś masakra. Aleśmy tu... Ile ja mam tych skoków? O, masakra. Bym chciał tyle mieć życia niż skoków. Ale dobra, bez tego chyba bym tutaj nie wleciał. Byłoby ciężko, a nawet nie wiem, czy to jest wszystko. Być może jeszcze ten pokój skrywa jakieś tajemnice. Widzicie, jest przejście tutaj. Tam jest przejście z kostką. Ale wiem, że jest achievement za wejście w jednej misji w cztery pokoje z kostką, więc na pewno będę chciał wchodzić do pokoi z kostką. I tak, kurczę, nie wiem nawet, co oznaczają do końca. Też zauważyłem, że tu nie znalazłem jeszcze żadnej monety. Nawet gdybym chciał kupować, to nie mam za co. Idziemy od razu do pokoju z kostką. I znowu zagrożenie wzrasta? Tak. Jakiś ogień jest narysowany. Ciekawe, czy to ma jakieś znaczenie. A, the floor is lava. Brzmi jak gra od klei. Wow, 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 wow. Czy to coś we mnie strzela cały czas? Panie, co tu się dzieje? O nie, to są te... Rozumiem. Rozumiem. Ledwo żyję. Ale rozumiem. Nie mogę dotykać lawy. Nie powinienem dotykać lawy. Dobra. Ło, tu też jest lawa. Matko Boska, i tu jest lawy. Oho. I weź tam, wejdź do sekretu. Dobra. Oj, 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 oj. Coś czuję, że dotknę, kurczę, tej lawy i zginę, a tam jest więcej życia. Dobra, spróbuję. Najwyżej zginę. Trudno, zobaczymy, co się dzieje, jak się ginie. Dobra, jest max zdrowie zwiększone. Dobra, mam dużo skoków, więc mogę teoretycznie polatać sobie przy tej, po tej planszy. Thank you for your interest in this archivist reprocessing vessel. Tours are available Tuesdays and Thursdays at 1 p.m. and 4 p.m. or by appointment. We've been detected by the mother gunship. I was hoping we'd have more time before she spotted us. Keep going. Maybe this is a routine check. Move quick, recruit. Rutynowa kontrola. A i mamy już finał. Świetnie. I żadnego sklepu. I mało zdrowia. Może być ciekawie za chwilę. Może być bardzo ciekawie. O, o, jeszcze latające draństwa. Mnóstwo latających draństw. Uhu, gincie wszyscy. Zostawcie mnie w spokoju. Idźcie sobie dednąć. Właśnie to jest najgorsze to, że ja nie mam drugiej broni. Fajnie, że sobie wziąłem chyba jakieś wybuchowe dziadostwa. Tak coś czuję. Ile expów tu pospadało? I jest monetka! Giń! Coś jest monetka. Chyba jakoś jeszcze żyje. Giń! No to płonięcie naprawdę zadaje... A! Dobije cię w ten sposób. Podpalanie zadaje dużo obrażenia. Mamy kolejną monetkę. Tylko, że to już jest koniec poziomu. Tak. Wszystko się pootwierało. Mamy koniec poziomu, do tego jeszcze dwa wyjścia z tego poziomu na koniec. Sprawdzę, co jeszcze... I właśnie teraz już nie ma sensu chyba szukać sekretów, bo jak jest koniec poziomu, to do czego mi te sekrety? Do czego mi te upgrade'y? Do niczego. A zatem kończymy misję. Present yourself for identification. Tell her you're delivering pizza. You're delivering pizza? Calm lines are compromised. She can hear us. Pizza. We're delivering pizza. The kind with pineapple on it. Confirming pizza delivery order. Pizza order verification failed. But we'll take it anyway.
Please proceed to ship core. Holy cow, I don't believe you fools just got away with that. Jeszcze z ananasem, błagam. Aha, no faktycznie to nie był koniec. Pamiętam to miejsce. Tak, nawet pamiętam to miejsce, tylko wiem, że ono nie ma żadnych przeciwników. Co jest ciekawe. Tak, tu raczej nie było żadnych przeciwników, a był za to sklep. Sklep przed samym końcem. Także to jest ciekawe, możemy sobie coś kupić na wyjście. O, pojemnik lawy, kula ognia plus 5%. Kupię to, bo nie mam pojęcia, co to robi. Tu mamy co? Piorunochron? Piorunochron! Top 13 komentarzy się kłania. Mamy też złącze Owal, mamy ogłuszające mini rakiety. Ale widzę, że zardzewiałe, więc tak średnio. Szkoda, że nie można zbadać tego przed kupnem. Lewy i prawy przycisk myszy też akceptuję. Wydawało mi się, że może prawy przycisk myszy nie akceptuje. Nie stać mnie na życie. Nie stać mnie na życie. Wezmę piorunochron, ponieważ nie wiem, czy mam go w zestawie. I na wszelki wypadek uzbroję się w prawą rękę, a nie mam tu już złącza. Piorunochron, szybkostrzelność 1. Dobra, wezmę sobie go na sadki. A to jest kula ognia plus 5%. Nie mam pojęcia, co to może robić. Czy jak mamy coś z ogniem, to może kula ognia zadaje 5% większe obrażenie? Może być coś takiego? Może? Więc chyba zamontujemy sobie tutaj te kule ognia. Zobaczymy, bo mamy ogień, kula ognia plus 5%. Czekajcie, obrażenie jest 369, a jak odłączymy... To ile jest? 369. To być może to niewiele zmienia po prostu. Nie no, obrażeń nie ma nic w ogóle, żadnej różnicy, więc być może to nie jest do tego typu broni. Zabawka. Ale ładnie wygląda przynajmniej, tak? Dobra, to teraz musimy dostać się na samą górę i w sumie... To tyle. Mam tyle skoków, że mogę sobie spokojnie na to pozwolić. Bo tu jeszcze jakiś sekret jest, ale tam... Nie no, wszędzie są flagi. To oznaczają zwycięstwo. Looks like she told the defenses to stand down. Of course she did. Who wants their pizza exploded? Let's grab that data core and get out of here. To w ogóle jest... To mi trochę przypomina jakiś railgun? Coś w tym stylu. Gauss gun? Takie strzały pojedyncze potężne. Zamontowałem sobie, ale i tak... Misja wykonana. Pięknie. Mamy wszystko, co chcieliśmy mieć. Jeszcze zebraliśmy... Zebraliśmy jakieś jeszcze zabawki, gdybyśmy chcieli się pobawić. Pedeki 144, tylko 5 zebranych monet. Średnio. Mnóstwo wspomagaczy skoku. Szkoda, że... I to jeszcze zobaczcie, tylko połowę znaleźliśmy. Tak? Szkoda, że to nie była na przykład energia. Energia moim zdaniem to jest chyba najważniejsza. Życie też jest ważne, a skoki to tak mogą być, nie muszą. Also, I'm pretty sure he's open source. I most certainly am not. Give me that data core. Okay, good. This core seems to be stable. Seems to be nothing on. No, wait a minute. There's something. Yes, this is interesting. It seems the mother gunship is cloaked by an external device. Destroy the device and you destroy the cloak. And I think I can trace to the device. Convenient. Tak, czyli musimy teraz namierzyć zewnętrzny statek, który pewnie służy jako taka powłoka ochroniąca, ale zobaczcie, co nam się odblokowało. Pracownia broni. We have our own crafting bench on board. Use it to experiment with your gun parts and try them out in the gun range. Just remember, you can only bring a few gun parts with you on any mission. It's because we gotta give those aliens some sort of chance. No, it's because of the weight limits and our infiltration torpedoes. A, czyli widzicie, czyli jest jakiś limit tego, co możemy zabrać, tylko jeszcze nigdy go nie przekroczyłem, nie? Dobra, to zobaczmy sobie, co my tu w ogóle mamy, tak? Możemy łączyć ze wszystkiego, tu wszystkie złącza są dostępne, więc możemy sobie nawet poeksperymentować. Wrzucić na przykład, o właśnie, to złącze Owal. I na przykład zamontować jakieś ciekawe lufy, typu szybki blaster ma szybkostrzelność 6. Na przykład szybki blaster plus, co jeszcze ma szybkostrzelność podobną? Mamy też blaster, tak? Mamy wiązkę energii, szybkostrzelność 30. Możemy sobie jeszcze walnąć na przykład ogłuszające mini rakiety. Zobaczymy, co to robi. O, już mamy jedną broń, tak? Zakończ montaż. A z prawej strony możemy sobie zamontować znowu nasze złącza na zasadzie
trójkątów i na przykład sobie zamontujemy jakąś ciężką lufę. Coś, co wolno strzela, ale potężny. Fajerwerk energii, mini rakiety, strzelba. O, lufowa lufa. Obczajcie w ogóle, jak to wygląda. To już nawet nie ma co zmieścić nawet tutaj. Więc możemy to na przykład połączyć z jakimiś nasadkami. Szybkostrzelność. Przyda się. I na przykład jeszcze coś, co powoduje moduł precyzji, obrażenia. A tutaj rozrzut większy. To akurat rozrzut nie przeszkadza, tak? I mamy coś takiego. Oj, patrz, taką wielką lufę. Z jednej strony możemy pójść teraz na... O, a tu mamy coś takiego. Ale sieczka. I bum. Ktoś nas strzela jakimiś, prawda? No taki... Czemu ty napalasz we mnie jakimś, kurde? I oczywiście, jak mocno energia nam się wyczerpuje, czasami trzeba po prostu zrobić pauzę, ale ja zazwyczaj trzymam na maksa. Chociaż nie zawsze, tak? To zależy od przeciwników. I można sobie tak w taki sposób ćwiczyć różne połączenia, tak? Telefoniczne. Bum. To też zadaje niezłe obrażenia. Z bliska, takie obszarowe bym powiedział. Ciekawe, czy przeciwnicy mają swoje słabe punkty. Tego chyba nie zbadałem jeszcze nigdy. Dobra, no i tyle, tak? Można sobie wyjść. I tak można się bawić, tak? To na razie zostawimy. Zobaczymy teraz, czy otworzyły się już... Czy już mamy ten sekretne przejście tutaj? O! Tak, zobaczcie, widzicie to tutaj? Jest sobie takie przejście. Tu możemy podejść jakiś silnik, ale zobaczcie, tu się coś otworzyło. Zobaczmy, co to. I see you have found the smuggler, our stowaway. Just keeping a low profile for a while. So long as he can get you a steady supply of weapon parts, I won't tell the others about him. Feel free to check back here often. The smugglers always smuggling in new smuggled stuff. Jak widzieliście, nie wszystkie teksty były przetłumaczone, ale to jest właśnie taki jakby czarny rynek. I możemy sobie kupować rzeczy również za monety, dlatego zdobywamy te monety po naszej eskapadzie, tylko to dziwne, bo mam ich tylko 9. A wydawało mi się, że gdzieś miałem napisane, że miałem ich 15 z jakiejś misji? Czy może te zebrane monety jakoś dziwnie inaczej się przeliczają? Nie wiem, jak działają te monety jeszcze. Ale na przykład mam wiązkę energii. Albo no, może zobaczcie, co to jest. Widzicie, jakie to jest piękne? Wyrzutnia kolczastych kul. 2400 monet. Ale spójrzcie, jakie to jest niebiesko-złote. Tak? Więc to świadczy o tym, że to jest jakaś niesamowita rzecz, tak? Obrażenia 50, wielostrzał, szybkostrzelność 1. Ale mega, mega drogie. Jakie tu trzeba zarabiać kokosy, żeby na to było nas stać, tak? I dodajemy sobie do kolekcji kolejne rzeczy. Tu mamy taki skrót też. W sumie byliśmy tutaj, nie pamiętałem, że to był skrót. Także moi drodzy, to na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Widzicie, Mother Gunship tak właśnie wygląda, dlatego zastanawiam się, czy ja sobie po prostu nie pogram. Samemu może czasami, albo po prostu będę to odpalać na streamach i odcinki będę robił po takich przerwach, żebyście wy widzieli na odcinku jakiś większy progres, bo tu w sumie małe progresy widać. Ta gra na pewno jest długa, przez co jeszcze można bawić się w dodatkowe misje. Tak? O, proszę bardzo, teraz mamy o wiele więcej misji. Mamy teraz 3 różne rodzaje misji, na przykład patrolowiec, zbadaj ten statek i zniszcz go, jeżeli zdołasz. Nagroda 112 punktów doświadczenia. Tutaj mamy znowu misja poboczna, patrolet, weź udział w tej misji, aby ominęły cię prace porządkowe w kwaterze głównej. Nagroda 24 złota, tak? I mamy zwykłą misję poboczną, czyli... Okej, okay, czyli tam coś włączamy pewnie, tak? I niszczymy statek, używając części, które są przygotowane. A tu mamy kolejny piorunochron, ale chyba niebieski, tak? Więc może to kwestia zasilania, czyli misja główna. Także moi drodzy, to na tyle. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Tak wygląda Mother Gunship. Być może będę do tej gry jeszcze powracał, ale sami wiecie, ja FPS-y nie są moją mocną stroną, a szczególnie, że jeszcze mam kilka gier wam do pokazania, a sierpień to w ogóle będzie okitrany w premiery. Ja nie wiem, jak sobie w sierpniu poradzę, bo jest tyle ciekawych gier, które wychodzą, że uch. Tymczasem dziękuję wam bardzo, wielka piona, trzymajcie się, cześć!